Powiedzmy, że mamy taką funkcję liniową. y równa się 1, 2x odjąć 3. Gdybyśmy chcieli narysować prostą reprezentującą wszystkie punkty, których współrzędne x i y spełniają to równanie, to możemy zacząć od kilku takich punktów i połączyć je linią prostą. Narysujmy tabelkę x, y. Wpiszemy tu kilka wartości zmiennej x, a potem obliczymy odpowiadające im wartości y. Wartości x przyjmiemy takie, żeby było jak najprościej w obliczeniach. Niech x równa się 0, wtedy y równa się pół razy 0 to 0, czyli y równa się minus 3. Drugi punkt, niech x równa się 2, wtedy będzie nam łatwo policzyć jedną drugą z x. x równa się 2, y równa się 1 druga z 2 to 1, odjąć 3 to minus 2. Następny x niech się równa 4. 1, 2 razy 4 to 2, odjąć 3 to minus 1. Możemy w ten sposób wyznaczyć współrzędne dowolnej liczby punktów, ale tak naprawdę wystarczą nam dwa punkty, żeby narysować prostą, więc już możemy ją narysować, bo mamy więcej niż 2. Punkt 0 minus 3 leży na naszej prostej, będzie tutaj. Punkt 2 minus 2 też leży na naszej prostej. 2 minus 2, następny 4 minus 1 x równa się 4. Y równa się minus 1 no i możemy narysować prostą łączącą te punkty. To jest wykres funkcji y równa się 1, 2x minus 3. Jeżeli się przyjrzymy takiemu wykresowi, to jest w nim pewna ciekawa rzecz. Przecięcia wykresu z osiami układów współrzędnych. Sprawdźmy, gdzie nasza prosta przecina oś x. Patrzymy na wykres i widać, że jest to ten punkt. Punkt, w którym wykres przycina osi X nazywa się też miejscem zerowym. Nazywa się tak, bo w tym miejscu wartość funkcji, której to jest wykres, wynosi 0. Można też go ogólnie nazwać, po prostu miejscem przecięcia osi X. Wygląda na to, że jest to punkt 60. Jak widać, przecięcie osi X to miejsce, w którym y równa się 0. Jesteśmy na osi x, czyli nie ruszamy się w stronę plus y ani minus y, czyli y równa się 0. Takie są współrzędne naszego przecięcia osi X. Teraz przecięcie osi Y. Punkt przecięcia wykresu z osią Y jest tutaj. Wykres przecina oś Y w punkcie, którego współrzędna X równa jest 0. Ten punkt ma współrzędne 0, minus 3. To ta sama para liczb, która jako pierwsza pojawiła się w naszej tabeli. Można łatwo policzyć, że liczby 6 i 0 spełniają równanie. Jeżeli X równa się 6, to 1 druga z 6 to 3, odjąć 3 to rzeczywiście 0. Wiemy już, że miejsce przecięcia osi x to punkt należący do prostej, którego współrzędna y równa jest 0. Przecięcie osi x nazywa się też miejscem zerowym, a przecięcie osi y to punkt należący do prostej, którego współrzędna x równa jest 0. Wyznaczmy zatem punkty przecięcia osi dla jakiejś innej funkcji liniowej. Powiedzmy, że mamy takie równanie liniowe: 5x dodać 6y równa się 30. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i samodzielnego policzenia, jakie są punkty przecięcia osi x i y wykresu, który reprezentuje wszystkie możliwe rozwiązania tego równania. Wszystkie pary liczb x i y spełniające to równanie. Najprostsza rzecz, jaką można zrobić, to sprawdzenie, jaka jest wartość y dla x równego 0 i jaka jest wartość x dla y równego 0. Kiedy x równa się 0. To równanie można przekształcić do 6y równa się 30. 6 razy co równa się 30? 6 razy 5 równa się 30, czyli y równa się 5 dla x równego 0. Co się dzieje, kiedy y równa się 0? Kiedy y równa się 0, to to równanie można przekształcić do 5x równa się 30 i wtedy x będzie się równać 6. Teraz narysujmy te dwa punkty: 0, 5, x równa się 0 y równa się 5, drugi punkt x równa się 6, y równa się 0. Obydwa te punkty leżą na wykresie prostej, która opisuje to równanie. Prostej będącej sumą punktów, których współrzędne x, y spełniają to równanie. Czyli nasza prosta wygląda tak. Jakie są jej punkty przecięcia osi x i y? Już to wcześniej policzyliśmy. To te punkty w naszej tabeli. Ale punkty przecięcia osi widać też bardzo wyraźnie na wykresie, gdybyśmy na przykład nie mieli tabeli. To jest przecięcie osi Y, zawsze ma współrzędną X równą 0. Wykres przecina osi Y w piątce, współrzędne punktu przecięcia to 0 i 5. A przecięcie osi X, jak widzicie, przecięcie osi X, czyli miejsce zerowe, jest takie samo dla tej, jak i dla poprzedniej funkcji. I jest to punkt o współrzędnych 6, 0. O tutaj.